Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w siódmym odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Wczorajszy odcinek, który trwał 80 minut, podzieliłem go na 3 części i macie co oglądać, dzisiaj również, nie wiem, mogę tak skołować, nie wiem, zastanowię się. Jeżeli będzie to miało sens, to być może, ale coś mi zaczęliście hejtować, co to ma znaczyć, kurde, nagrywam dla was nówkę grę, a wy jeszcze śmiecie mnie tak oceniać. No co ja wam zrobiłem, no kurde, tylko bawię się w tą grę, no. Naprawdę, ja was czasami już nie czaję. A ty, latarniku, na co się tak lumpisz? Ale pogadam z tobą. Somebody called for me. I thought I'd been forgotten. Nobody sent me. Damn. I was hoping somebody would take care of the two soldiers up there. The vermin from the Inquisition just took my lighthouse. Even the pirates had more honor in their bones. I'm looking for a pirate called Patty. Patty? Ah, you're not talking about Steelbeard's daughter, are you? Exactly. You know her then? She was here a while ago, but didn't stay long. As far as I know, she sailed to Keela with a gang of pirates. I hope this will help you in your search. A, właśnie, ktoś pisał mi w komentarzu o tej Kile, bo tam będę miał okazję kupić mieczyk i jakąś zbroję. Ale to najpierw zlutujemy Takariji i w następnym kolejności się dopłyniemy do tej Kili i sobie tam kupimy co nieco. What can you tell me about Takarigua? Trade was flourishing when Governor De Fuego still ruled Puerto Sacarico. Now it's occupied by that damned Inquisition. I'd love to know what's going on in Puerto Sacarico. The last news I heard was none too happy. Sounds like they'll lynch any stranger. Where is this Puerto Sacarico exactly? Northwest of here. But be very careful. Dangers are lurking everywhere on Takarigua. Right. So what's the quickest way to Puerto Sacarico? Go inland. Not far from here, you'll find a soldier called Vasco. Dagama. Set up camp in the north. His camp is on the direct route to Puerto Sacarico. Thanks. I'm sure I'll find it. But take good care. The jungle is perilous. Człowieku, dla mnie nic nie jest niebezpieczne. Ze wszystkim dałem radę. Wczoraj z żmiją dałem radę, wczoraj z pająkiem dałem radę. Z termitami dałem radę, z małpami, gulami i guścami też sobie dałem radę. Więc ty mi, człowieku, nie wmawiaj, że jakaś, kurde, mrówka mnie może zabić. Co najwyżej to cię mogą wydupić. Tak rozejrzeć. I'll have a look around in Puerto Sacarico for you. That's nice of you, lad. We don't get much news out here. Ever thought of breeding homing pigeons? Homing pigeons? Oh, forget it. O Boże, jaki pustak. What do you know about the Inquisition? They used to just sit on their fat asses and leave us simple folk in peace. But since these skull caves have appeared, things have gone haywire. Their commandant, Sebastiano, sent out his scouts. But instead of doing their job, they've taken my lighthouse and are lazing about. Mm. A stranger the Inquisition want to string up? Well, I don't know much about him. He's supposed to be in league with the mages. The soldiers won't be pleased to see that. You should hurry if you want to save his backside. No, to będzie najlepiej. Dobra, dużo questów. They're all gone, or dead. Their hideout in the east was utterly destroyed. Nobody goes there anymore. The shadows control the land now. About your problem with the soldiers. Holtby stole from you. That bastard! Sounds like him.
Don't you want your things back? Give them back when they've left the tower. They are safer where they are now. What's in it for me if I help you? I don't suppose you'd have use for an old man's trousers. Look at me. I'm penniless. They didn't even leave me a bottle. How about gold? Fine. I'll give you as much as I can spare if you help me. Also, I can sell you some rum when I get my lighthouse back. Żeby nieco więcej tych krwi narąbać sobie do ciała. Any idea how I could drive them away? A few punches would be enough to scare off Tanner. But Holtby? You'd have to get some incriminating evidence. Just talk to him. Maybe something will arise. Dobra. I'll do it. Good. You'll find them on constant patrol. I'm just too old, and I want to be left alone. No widać, że już takie trochę stary jesteś. Jak taki skopany, zrdzwiały but. Dobra, teraz tak. Questy. Gdzie my mamy te nasze kochane questy? Zadanka. O kurde, ile my mamy tego. Dobra, znacznik na mapie umieszczony. Tylko co to zmieni? Skoro ja nie widzę tego znacznika. O, usuń ten znacznik, taka riga. Wyjście z Puerto Sacarico. O, kopanie tyłków. Załoga, poszukiwania Patty. Adept magii do Puerto Sacarico. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to teraz tak. Adept magii, ale to może przejdźmy do Takarigi i pierwsze co to... No kurde, nie chcę tego. Pierwsze co to przejdźmy do kopania tyłków. Bo to chyba będzie najważniejsze zadanie w tym odcinku. Teraz sobie przydałoby się zapisać. I tam mamy tą latarnię. Ale ja jeszcze nie skończyłem plaży szukać do reszty. To jeszcze nie koniec, ja jeszcze nie skończyłem. Ty, a może tam na tym statku jest ten Vasco, o którym Jack pieprzył tyle. Zobaczymy w sumie. Tutaj nieco, o, właśnie. Muszę też pamiętać o roślinności, bo jak tylko będę się skupiał na plaży, piasku i wodzie, to nie znajdę roślin. A rośliny nie rosną na piasku, bo to jest niemożliwe. To była ta wczorajsza latarnia. Dobra, teraz tak. Gdzie by tu dalej iść? Tu jest zakres ślinka? Nie. Ja bym się tam jeszcze przeszedł wczoraj. Boże, wczoraj. Co ja pieprzę? Zjadłem coś i będę się powtarzał ciągle, tak. Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć tak, że przeszukamy sobie jeszcze tutaj nieco tej dżungli. Coś znajdę, to znajdę, nie znajdę, to nie znajdę. Trudno. Wał jak zwał. O, prawie bym zrobił fikołeczka. Dobra, to jest ta jaskinia, którą żeśmy wczoraj opylili. Tej właśnie widzę te strzałki. To jest ta latarnia, o której tyle Jack mówił. No dobra, mam to zaznaczone. No cieszę się jak głupi. Naprawdę. Ale jeszcze bym sobie tu sprawdził. Mam wrażenie, że mam coraz większe spadki. Nie wiem. Wszystko jest możliwe. Dobra. Ścierwo jadami sobie dam radę. O kurde, ale bardzo jest trochę za dużo, nie? Trochę aż zastanowczo. Za dużo. Ło! Pudło. Ale 4 na 1? Nie, nawet 5 na 1. Tej. Dobra. Zaraz wam ukrócę tego cierpienia. No, ty kur... No nie! No jeszcze małpy zabrakło, no.
Jakie niewyżyte są te zwierzęta. A jeszcze małpa idzie. Jebana. No ty kur... No nie, no to już jest lekka przesada, panowie. Ała. Moment. Teraz ekwipunek i trochę grogu. No, ty pizdo. No, patrz, dziabają gorzej niż w rosole. Ty. Dobra, poszła następna. No ty. Muszę uniki robić, bo to nie ma wyjścia. No, patrz, zrobię uniki tak nie walną. Patrz, jakie one są niewyżyte. No, patrz, nie zakończą mi. Jezu! Kurde, jaki agresor. No, gorzej niż, kurde, nie wiem, diabeł, kurde, w śnie. Nie, przesada już. To gruba. Chcę dobić te ścierwa. Dobię. Kurde. Żebyś ty zginął jak najprędzej. No patrz, nawet nie wyprowadzą, nie dadzą mi wyprowadzić ciosu, tylko kurde, jadą sobie po mnie. Kurde, skończ ty, tani drobiu mnie ciachać. Poszło, kurde. Naprawdę, no to jest, coś kurde nieprawdopodobnego, żeby takie ścierwojady były niewyżyte. Jeszcze raz masz mi to zjeść. Jezu. Ta, no, gorsze agresory niż wtedy, kurde. Przecież już walczyłem z tymi ścierwami, ale nie były aż takie agresywne jak teraz. Kurde, ta dżungla to im widzę dużo daje. Dobra, tu się przejdę. Pusto. Dobra. Przeszukane. O, kolejna żywność. A co, gdzie ta droga prowadzi? Oluj. Czekaj, weź ty to zapisz. Jestem ciekaw, z czym ja będę miał do czynienia. Czekaj, co to jest w ogóle? O kurde, bagienny golem. On nawet mnie jeszcze nie uderzył, to mogę się bić. O, ubiję to gówno bez problemu. O! Kurde, ale mi dał po mordzie. Ty, zaczął walczyć. Dobra, tak, dobra, dobra, odwołuję, jest agresywny. I to w cholerę, jak mi odepchnął. Ło! No patrz, nie zrobił uniku. Jezu! Kurde, tak koli jak zastrzyk u lekarza. Au, 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 au. Kurde, jeszcze trochę i padniesz. Co to teraz wyszło? Znowu piekielny ogar. Tej. Kurwa, dwa razy grok. W dupie. Jeszcze mi jakiś ogar wyskakuje. Kurde, przecież ja się tego trochę wydygałem. Jeee, poszło. Teraz twoja kolej. No. Pieprzaj. Głupi ogarze. Nie ogarzę właściwie. O, zrobił unik i teraz przyprowadził swojego kolegę. Bo kurde, sam by nie dał rady. No patrz, kurde, rąbany korzeń nie musi blokować. Kurde, ale ten mieczyk i tak wyrabia nieźle. Dobra. Co ten golem ma? O, jakiś rubin.
Dobra, fajnie, tylko teraz a trochę trzeba wpierdolić, bo widać, że chudy jest, to trzeba awanturniczny bimber, aha. O, plus 4 do wizji awanturnika, oho. Pozwala na wykrycie pułapek. Ciekaw. O, mało, że nie otwierałem. Taka szkoda. Kurde, ile i tak mam ile tego do sprzedania. To jest skandal. Dobra, idziemy tutaj, tak. Tu mamy czaszkę, kwiat i skrzynię. Pewnie otwarta, nie, zamknięta. To chuj. Zrobimy nowego save'a. Kiedyś tu przyjdziemy, to sobie weźmiemy takie coś. Chociaż czekaj, mamy wytrychy? Zaraz sprawdzę. Jak sprawdzę z ciekawości. Dobra, czyli jednak zamknięte. A szkoda. Dobra. Teraz tu idziemy. Ale kurde, powiem wam, że jest coraz ciekawiej. Już golemy. Ale tutaj to na początku gry to ja potrafię tutaj golemy obić, bagienne jeszcze. A w gotiku to jest kurde w cholerę ciężko. Dobra. I tam coś, tam ktoś jest. Czekaj. Już my zaraz tam pójdziemy, tylko trzeba to dobrze przeszukać kwiat ducha. Ciekawe co on nam będzie dawał, ten kwiat ducha. Czaszko kwiatek. Czekaj, weź ty. No, umiesz ty kucać? A, nie umiem kucać. O kurde. O kurde, z czego on tak nakurwia? Czekaj, ja mu muszę pomóc. Ło! Ło! O! Kurde. Dobra. Spokojnie. 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 Czemu Sever... Tej zabija. Umie zabijać, dobrze. Mi zabije te gówna przy okazji. On tu ma shotguny, widzę. Nie wiem co on tam trzyma. Nie, może bardziej muszkiet. Nie wiem co on tam ma. Czekaj, ja mu muszę pomóc. Dobra, exp mój i tak, czy siak. Dobra. Au. O, znowu okazać do expa. Dobrze, dzięki. Dobra, dzięki. Kurde, koleś, ty pomagasz. Dobra. Trzeba to przeszukać. Sobie z tobą pogadam, ziomek, bo ty widzę, że masz tutaj oldschoolowo zajebistą broń. Czekaj. A jeszcze sobie żarcie usmażę. Stop! Who sent you? One. Ah, forget it. I can see you're not one of Commandant Sebastiano's people. Mhm. And if I were one of Sebastiano's men? That would be very bad for your health. I'm a traitor, a deserter. And it wouldn't be in my best interests if the Commandant knew where I was. Why are you still here if you deserted? The Commandant isn't the only danger on this island. The shadows from the Skull Cave are a greater menace. Someone has got to face them. What would an additional sword arm be worth to you during the fight against the shadows? A handful of gold if you cover my back. But I'm warning you, this is not child's play. O, oczywiście. What can you tell me about the Skull Cave? It rose from the ground a while ago like a rotten mushroom. We were able to advance all the way to its core, but lost many men. The most frightening thing was a strange portal. It drove the Commandant mad. Looks like there was a lot going on. Why did you desert? Because it's a good soldier's duty to challenge every order. Death sentences for innocent civilians are not in the Inquisition's best interest. My duty is to protect the people, not this madness that Sebastiano is asking of us. Mm.
Death sentence? For who? For some poor bastard. I think his name was Horas. Apparently he stole something from the governor's house. But bear in mind, that shouldn't be punishable by death. Czekaj, chyba mam coś nieco skilla do dania. To 3000, kurde. Czekaj, co byśmy sobie mogli tu jeszcze dać? Kolekcja. Czekaj, wytrzymałość. Magia. No kurde, co by tu dać? Cwaniactwo. Wytrzymałość. Dajmy sobie cwaniactwo, okej. Dobra. Tak, zapisz. O, tu jeszcze sobie nieco chcę tego czarnego gula przeszukać. Dobra. Tam pewnie jeszcze jeden czarny. Też kość. Też kościsty. Coś jeszcze pominąłem? Ja bo tak sprawdzam, bystre oko. Zaraz będziemy się tym zajmować. Ej, to już się wieczór nie zrobił przypadkiem? Mi tylko się zdaje. Dobra, mięso już smażone. Czekaj, ja sobie jeszcze przeszukam to miejsce i możemy później do jaskini, jak chcesz. Bo wiesz, ja nie wiem jak to będzie ze mną. Czy nie powinienem sobie odpuścić nieco? Bo wiesz, trochę tutaj jest i tak niebezpiecznie. Nawet bardzo bym powiedział momentami. Tam jakiś ognicho się pali, zaraz sprawdzimy co to. I tam jakiś kolejny koleś jest. Pewnie kolejny deserter. A sprawdzimy go. I fajnie, że jest beczka z wodą, no cieszę się. Mam jakiś kuferek. A weźmiemy maki i woda. Dobra. Tam coś leży, tu też w sumie coś leży. Palcówka. Tutaj halucynki. Ty kurde, jak już patrzę na ten cień. O właśnie, i właśnie wyskoczył kolejny piekierny ogar. A nawet dwie. O kurde. Ło. Dobra, mamy pomoc. Sorry, Vasco. Nie chciałem, naprawdę. Nie chciałem. A, to jest ten Vasco, dobra. Oh no. Now they've got me. What? Oh. You're not actually after me, are you? No. Okay, never mind. Everything's fine. I just thought. Aha. What did you think? Oh, nothing. Why? Spit it out now. All right, I don't want trouble, okay? I'm a deserter. No, at first I thought it was a good idea, but now I'm just terrified. Of what? Of Commandant Sebastiano's men, of course. All deserters are shot, and then there are those shadow creatures. Why did you desert? The lads in Puerto Sacarico were losing it. Since the shadows have been here. The orders have become more and more reckless and self-destructive. In the end, we were shooting at our own men to make them stay at their posts. I couldn't be part of it any longer. You won't survive for long in the jungle by yourself. I'll manage. I don't need anything. Thanks. Well, except maybe my bag. I'm heading to Puerto Sacarico. Which way is it? Head towards the west. You'll pass a watchtower. Keep going. Once you see the stockade, you're almost there. Thanks. How far have the shadows penetrated the land? There's a skull cave not far from here. They came out of there and have laid waste to half the island. If we can't find a way to block it, I reckon we'll all die. What's in your bag? All the stuff I need to survive when those shadow monsters attacked. I lost my head.
I just kept running and forgot my bag. It's definitely still up there, in the guard tower up the path. Widziałem tam szczura, to twój kumpel? What's your bag worth to you? You mean, if you bring it back to me? Okay. In that case, I'll give you 100 gold. Okay. I'll fetch your bag for you. Really? Oh, that would be great. But be careful. I think there are still shadows up there. Aha, dobra, mamy kolejnego questa. Też się cieszę. Tu zamknięty kufer. Czyli tu trzeba walnąć kolejnego zapasowego save'a. Na przyszłość będziemy otwierać tę skrzynkę. O, można się napić, nie? I dało nam na to full życia? Dobra, fajnie. O, mogę szczura ubić. Dobra. Chciałem tylko szczura zabić! Nie pyskuj! Kurde, szczura mi nawet nie wolno zabijać. Kurde! Nie chcę jego. Dobra, mogę iść. Okej, to teraz się wracamy do tego pierwszego dezertera. To możemy odznaczyć. Bierzemy się za groźne cienie. Bo to zadanie się wydaje być ciekawe. A tu jesteśmy najbliżej tego miejsca. Dobra, gadamy z nim. Idziemy. I'll help you. Let's give them hell. You're brave. Keep your weapons at the ready and follow me. Dobra, idziemy. A więc gdzie mnie prowadzisz? Okej, czyli tutaj idziemy. Jak mnie mam. Okej, no to myślę, że damy radę. Tutaj właśnie save'a trzeba zrobić. Okej, zrobiony. I'll kill that beast. A i to same bate właśnie cienie. O kurde, jak oni wyglądają. Trochę nieprzejściowo. Ty kurde. Żeby mnie nie pozabijały te gnoje. Ty żebyś dał sobie radę. Dobra, jeden poszedł się jebać. Dobra, też poszedł. We're almost there. LOL! Co on zrobił? Jak on się śmiesznie tepnął. O Boże. Yeah. Ale mnie to rozpierdoliło. Dobra, tak, mamy jakieś mieczyki. Prawa ręka. A, co będę dla ozdoby. A szkoda, ja myślałem, że sobie je mogę założyć, no. Dobra, skoro nie, no to okej. Can we carry on now? Zjedz trochę żarcia. Come on, let's keep. Zamknij się. Czekaj, daj mi trochę jeszcze tu polutować. Polutuję, będzie dobrze, nie polutuję, to cię za. O, już zaczął strzelać się, jak idiota. Dobra. Oni też umieją robić uniki. Ten jego, kurde, shotgun robi fast damage. Dobra, obroniłem. Jebci. Dobra. Panie, on na jednego, a ja jeden na jednego, no fajnie. No dobra, ten teraz się na mnie jeszcze uwziął. No czekaj! Ja chcę jeszcze raz! Nie, ja się tak nie zgadzam! No, przecież go zatłukły te luje. No to co ja mam zrobić? Kurde, jeszcze raz! We're almost there. Keep your nerve. Zamknij się. Don't worry about me. Come on. Let's not waste time. Kurde, nie. Muszę się wbijać.
Muszę mu bardziej pomagać, bo kurde, jak mu nie będę pomagał, to oni mnie zatłuką.